robimy obchody 11 listopada. Chcieliśmy, żeby to przedsięwzięcie było zarówno poświęcone właśnie tym obchodom 11 listopada, jak i także tej inicjatywie, której zapoczątkował prezydent Bronisław Komorowski, czyli sadzenie dębu wolności. Wykorzystaliśmy w pewnym stopniu tą sytuację i połączyliśmy jedno uroczystość z drugą. Kto ty jesteś? Polak Mały. Jaki znak twój? Orzeł Biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? Polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Swią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Coś ty dla niej? Wieczne dziecię. Coś się winien? Oddać życie. Obchodzone w tym roku 25-lecie wolności to okazja do podsumowań, refleksji i debat, ale przede wszystkim do wspólnego świętowania. Radość z niepodległego państwa, ze zwycięstwa solidarności i demokracji, z wielkich przemian ustrojowych nie powinna być radością szybko przemijającą. Dzisiaj my, Polacy, cieszymy się przecież z tego, co osiągnęliśmy razem jako społeczeństwo. Dlatego warto zadbać o trwałe świadectwo naszej wdzięczności, naszej wspólnej radości i dumy z wolnego na powrót państwa. Takim niezwykłym pomnikiem będą zasadzone w tym roku dęby. Drzewa, które słusznie uważa się za symbol siły, trwania i tradycji. Ja jako prezes, naczelnik Paweł Proskowski i pani dyrektor wybieraliśmy miejsce. Oczywiście takie inicjatywy oczywiście też obowiązują pewne przepisy. Musiały być niestety zachowane pewne odległości od budynku, dlatego wybraliśmy to miejsce ze względu na to, że było najdalej odsunięte od budynku i odpowiadało wymogom. Patrzyliśmy na słonecznienie, czy to drzewo będzie miało odpowiednią dawkę oświetlenia. Kacperek buziaczka do nas tu. On patrzy. Zaprosimy panią dyrektor do sadzenia. Proszę bardzo. Przydepnąć, czy co mam też łopatą machnąć? Łopatą machnąć. Ja będę tu dbała. O właśnie. Ja będę tu dbała, żeby... Prawda, Kacper, będziemy podlewać. To teraz przedepniemy Kasperę też, bo ja tak symbolicznie. Musi rosnąć, nie ma innego wyjścia. Byłoby miło, gdyby każda jednostka przyłączyła się do tego typu inicjatywy, bo wydaje mi się, że tego typu inicjatywy są naprawdę potrzebne, bo wspierają jak gdyby nasz lokalny patriotyzm i jednoczą jak gdyby poprzez takie inicjatywy swoją wspólnotę, swoich mieszkańców.